sposobem na spotkanie z Bogiem. Kultura to taka dobra, emocjonalna część człowieka. Nowy ośrodek kultury w Juchnowcu Kościelnym. Koniecznie i zdecydowanie. Z natury jestem leniem i bardzo z tego powodu cierpię. No ale ci, którzy ze mną przebywają, muszą się do tego przyzwyczaić. Czułem, że wracają wspomnienia z dzieciństwa, z młodości. Czułem się 20 lat młodszy. Co najmniej. Było to bardzo trudne. Dlatego, że zmiana była dosyć radykalna. Białystok, parafia Świętego Ducha to największa parafia w Białymstoku i jedna z największych w Polsce. A Korzany to mimo wszystko mała wieś. Na szczęście byłem świadomy tego i sam podjąłem taką decyzję i dobrowolnie, niekarnie zmieniłem parafię i stąd też ta trudność początkowa, która bardzo szybko minęła. Teraz już w drugą stronę bym się nie zajmował. To raduje mi się serce. Niestety ostatnio ze względu na sytuację cerkiew raczej świeci pustkami, ale mam nadzieję, jak wszystko wróci do normy, to wierni będą chcieli sobie zrekompensować ten brak wizyt w Domu Bożym i znowu będzie cerkiew pełna wiernych. To jest mi trochę smutno. Nie dlatego, że jakoś to odbieram osobiście, że moja praca duszpasterska nie przynosi owoców, ale zawsze taka modlitwa wspólnotowa, kiedy jest nas więcej, ona kapłanom dodaje skrzydeł. Jest nam wspólnie łatwiej się modlić. Ja to czuję bardzo wyraźnie. Kiedy jest więcej osób, ta modlitwa moim zdaniem, i ja to tak czuję, jest taka silniejsza i skuteczniejsza. Myślę, że w prawie że idealnej zgodzie. Stosunki układają się bardzo dobrze, a tym bardziej, że ostatnio, kiedy nastąpiła zmiana proboszcza w parafii w Tryczówce, który jest do mnie bardzo podobny, czasami nawet niektórzy mają problem z odróżnieniem, który proboszcz jest z której parafii. Więc prawie, że jesteśmy nierozróżnialni, tak to nazwę, jeśli chodzi o proboszczów, a co za tym idzie i dla wiernych, jest to taki bardzo przyjemny punkt odniesienia, że skoro proboszczowie są bardzo podobni, to znaczy, że i my też możemy być bardzo blisko siebie. Jest wielu świętych. Oczywiście ja najbardziej skłaniam się ku swoim patronowi. To jest święty Jan Teolog.
ale nie ukrywam, że jest to święty, którego cały czas odkrywam. Bardzo pasjonują mnie święci męczennicy, przede wszystkim za ich wielką wiarę i wielką determinację w głoszeniu Słowa Bożego. Żołnierzem, politykiem, wojskowym, szachistą. Wiele było możliwości, wiele było planów. Pierwszą szkołą, jaką wybrałem, to było liceum wojskowe, więc po prostu jakieś takie zamiłowanie do mundurów, nie wiem. Ale możliwości było wiele. Zrozumienie, miłość i wzajemny szacunek. Jeśli to będziemy mieli, świat będzie naprawdę bardzo piękny. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się z powodu życzliwości i kompetencji, a z drugiej strony jest mi przykro, że muszę pracować w takich warunkach. Kto nie wie, o czym mówię, zapraszam do Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym. Mam podobne odczucia, bo tutaj też czuję się bardzo dobrze, bardzo ciepło i życzliwie jestem przyjmowany. Ale naprawdę chciałbym, żeby ta kultura w Juchnowcu Kościelnym miała większe możliwości, żeby to były budynki, już nawet nie mówię jeden budynek, ale budynki z prawdziwego zdarzenia, takie, na jakie zasługuje ta gmina. I mam nadzieję, że kiedyś doczekamy takich pięknych czasów.